Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj otworzymy sobie Booster Boxa z dodatku Shadow over Innistrad. Okej, no to zaczynamy. Dobra. W tym dodatku już nie będzie Eldrazich. Dawaj już. To będzie mnóstwo Wolfów z transformami, Madnessy, tamte z Madnessami. Okej. Okay. Się znowu nie równa się. Dobra. No to zaczynamy. Okej. Okay. Dobra. Zgrywamy 6 boosterków. Lecimy jak pierwszy. Dobra. Komony sobie standardowo szybciej przerzucimy. Ok. Dead Boss, Dust the Wind, Sorcerer, This Instant, Haste, Aim, Hide. O, mamy pierwszego komona w środku. Umbrzanego. Dobra. Ciuum. Idziemy. A, już one komony lecą. Dobra, kumpali. Tenacity. Gram Skipper. I naszym pięknie. Ten tratata, pierwszy booster i mythic. Olivia Mobilize of Forward. Zatrzymana legendarna kreaturka Vampire Knight. Za jeden bezkolorowy, jeden czarny, jeden czerwonej. Kreaturka 3-3 z Fallingiem. I kiedykolwiek inna kreaturka wchodzi do gry pod naszą kontrolę, możemy skartować kartę. Jeżeli to zrobimy, kładziemy znacznik plus 1 na tej kreaturce. Dostaje hejsta do końca tury i staje się wampirem dodatkowo. Bardzo fajne. Dobra. Token do Oliwii. Zaraz tu będzie Oliwia. No nie, tu nie mam Oliwii. A, to jest nieobracana. Dobra, i token. Human Soldier. Pierwszy. Tutaj randek nie będzie. I się udało mi się imponować. Dobra. Naprawdę się udało mi się upolować Planeswalkera. Czy może się tutaj też się uda polować? I później w boosterze, który wygrałem, dostałem F. Boosterów, który wygrałem, to wrat kumpel dostał tego boostera. Trafiła własna. Ok, of course. Uncommon. Ok, open the armory. Sorcery. Skinner. I kolejnym ranem będzie Confuse Suspicion. Ok, za 5 many 3 bezkolorowe, 2 niebieskie. Instant Counter Tiger Spell. Investigate 3 times. Investigate to umiejętność, która daje nam bezkolorowy artefakt, clue, czyli wskazówka. I za 2 i poświęcenie tego artefaktu dobieramy kartę Plensik. I właśnie o tym tokenie mówiłem. Investigate. O, rzucamy. Dochodzenie. Dobra, drugi. 3.
postaci. Już nam się trafił jeden medic. Bardzo fajnie. Pięć i pieszankon. Znowu dwustronny spirit. Skolk. Kolejna umiejętność. Umiejętność ta daje nam to, że kreaturka, która posiada tę umiejętność, nie może być blokowana przez kreaturki z większą siłą. Ok, kolejna common. Będzie kolejny. Inexorable Bloop. Zatrzymany. Dwa bezkolorowe, jeden zielony. Kreaturka 3-3. Us z Delirium. To jest kolejna umiejętność, która weszła z tym dodatkiem. Delirium to jest umiejętność, dodatkowe bonusy. Za 4 rodzaje kart w naszym graveyardzie. Czyli Planeswalker, kreaturka, artefakt, land. Instant Sorcery i artefakt. Dobra. I tak. Jeżeli mamy właśnie Delirium, czyli 4 rodzaje kart na graveyardzie i kiedykolwiek ta kreaturka atakuje i mamy właśnie Delirium, wkładziemy tokena 3-3 Oza do gry. Zatapowaną i atakującą. Bardzo fajnie. I kolejny. Kolejna karta do dwustronnych kart, czyli z transformami. I kolejny clue token. Było raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa. Cztery. Zobaczcie, to później zostanie. Będzie losowało się. Ok, tylko można sobie szybciej przerzucimy. Just Int, kreaturki, wulfy. Ten dodatku jest bardzo dużo wulfów i wilkołaków i wampirów. Dobra, dwustronny. Ok. Dobra. I kolejnym rarem będzie zielony. A jeszcze uncommon. Teraz będzie rar. Yeah. Talia Lieutenant. Za jeden bezkolorowy, jeden biały, kreaturka 1-1. Human Soldier. I tak, kiedy wchodzi do gry, kładziemy znacznik +1/+1 na każdym innym humanie, którym kontrolujemy. I kiedykolwiek inny human wchodzi do gry pod naszą kontrolę, kładziemy +1/+1 znacznik na naszej lieutenancie. Ok. I kolejne do zaznaczenia na dwustronną. I Vampire Knight token z lifelinkiem. Jeszcze dwa. Cztery. Trzy. Cztery. Dobra, to jeszcze pięć. Przerzucę szybko mony. Landzik, dwustronna kreaturka, Human Werewolf z transformem 5-4. Przy obróceniu świetnie właśnie nam się odkryła kolejna karta. Winsem i kolejny mythic, też dwustronny, Tarnet the Wake. Za 4 many 2 bezkolorowe, 2 niebieskie, sorcery. I wybrany przeciwnik kładzie 13 kart ze wierzchu swojej biblioteki do graveyardu i za 5 kładziemy tą kartę z graveyardu do gry transformat, czyli już obróconą, transformowaną i możemy tego użyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy możemy rzucić sorcery, czyli podczas naszej głównej tury. I zmienia się kreaturkę 1-1. Nightmare, Persistent Nightmare. Ze skalkiem.
I kiedy zada obrażenia graczowi, wracamy ją do naszej ręki. Bardzo fajne, jeżeli chcemy komuś przewinąć. Ok, i Madness. To jest właśnie umiejętność, która powróciła tutaj. Jest akurat bardzo dobrze z tym dodatkiem, ze względu na to, że tutaj mamy bardzo dużo kart na discard. Ok, i Land jest naszym lalem. Fireball Ruins. I tak, kiedy wchodzi do gry, możemy pokazać Swampa lub Mountaina na naszej ręce. Jeżeli nie, wchodzi do gry zatapowany i dodaje czarną lub czerwoną manę. Ok. I kolejny. Kolejna karta na nasze bratany i Spirit. Spiritus. Dobra. I ostatni booster naszego zestawu. Lecimy. Komandę sobie szybciej przerzucimy. Dobra, mamy zobaczenia. Solitary Hunter za 3 many bezkolorowej, 1 zielonej, kreaturka 3-4, Human Warrior Werewolf. I na początku każdego upkeepa, jeżeli dobra, jeżeli żaden czar nie został rzucony, transformujemy go. Gdy się stanie, one of the pack, kreaturką 5-6. I na początku każdego upkeepa, jeżeli gracz rzucił 2 lub więcej czarów w ostatniej turze, transformujemy go z powrotem. Ok. Enchantment. Pierwszy uncommon. Instant. Tu w kolektor. I na środek będzie kreaturka Devil. Sin Prowler. Za 2 bezkolorowe, 1 czerwonej. Kreaturka 3-2 z menis. Na początku każdego upkeepa pokazujemy wierzchnią kartę z naszej biblioteki. Jakikolwiek przeciwnik może położyć tą kartę na graveyardzie, jeżeli to zrobi. Kreaturka ta zadaje obrażenia do temu graczowi całkowitemu kosztowi many tej karty, która poszła na graveyarda. W przeciwnym wypadku bierzemy ją do ręki. Ok. I kolejna karta na nasze dwustronne. I token Human Soldier. Bach. Dobra, mamy pierwszy zestaw. Gdzie tam się trafił? Czyli się posypały się. Ok. Dobra. I lecimy. Kolejne. Nie wiem. Komony sobie szybciej przerzucimy. Nightmare. Tańsza wersja. Captain. Gone Missing. Dobra. Komony lecimy. Dużo czasu by nam na to zeszło. I jedziemy. Aberrant Researcher. Pierwszy komon. Tam się trafił. Z Transformem. I naszym radem będzie w drugim zestawie Corrupted Gravestone za 2 many, artefakt. I wchodzi do gry zatapowany i za tapnięcie wybieramy kolor karty w swoim graveyardzie i dodajemy 1 many do naszej many pool zgodnie z kolorem tej karty. Dobra, mamy tak tokena. O, będzie foliowana karta. I ok, foliowany rare, zatrzymany, i 2 bezkolorowe, 1 czerwony, enchantment. I kiedykolwiek rzucamy instant lub sorcery z naszej ręki, możemy rzucić
Targa tylko nie widzę. Name spell from Gregor. Aha, czyli możemy jeszcze raz rzucić sobie kartę, czyli właśnie spell albo sorcery, instant albo sorcery z graveyardu. Okej. Okay. Token zombie. Pierwszy. No, stwora rozumie, że to będzie. Pojawia. Dobra, lecimy. Drugi. Szybciej. Nasze komony, tylko to właśnie transformem jest. Jedziemy na komony. Aniołek. Magnifying Glass. I kolejny rarem będzie. Simproder. Kolejny. Ok. Karta na token. Czy na podwójne transformatowanie. I glue. Dobra. Znowu szybciej przerzucimy. USL. I dobra. Pierwszy uncommon. I jest z wzrostem transformem. Czyli bonusowy będzie. Kołaczek. Instant enchantment, enchantment. Inny kolejnym razem będzie Tireless Tracker. Kreaturka Human Scout za 2 bez generic mana, 1 zielonej. Kreaturka 3-2. I kiedykolwiek land wchodzi do gry pod naszą kontrolę, investigate, czyli wkładziemy token, clue, artefakt, który za poświęcenie i 2 many dobieramy kartę. I kiedykolwiek poświęcamy wskazówkę, czyli ten artefakt, kładziemy znacznik plus jeden na tą kreaturkę. O. Znowu clue. I kolejne do kart z transformem. Dobra. Mamy 3 4. Jeszcze 3. A najczęściej pojawia się też chyba common na razie w tym pudełku. Stanci, common, kurs, enchantment. Bardzo fajny. Wolf, kolejny. Dobra, jedziemy. Pierwszy uncommon. I to z transformem. Znaczy inkwizitor. Hit. Kolejny element będzie czerwony. Mythic. Yeah! Golden Castigator. Za 4 many. 2 bezkolorowe i 2 czerwone. Kreaturka 4-9 z Flyingiem Heistem Angel. I jeżeli źródło miałoby zadać obrażenie do Omi, zadaje 2 razy więcej obrażeń. Zamiast tego. I drugie. Jeżeli źródło miałoby zadać obrażenia w tą kreaturkę, ojej, zadaje 2 razy więcej obrażeń zamiast tego. Czyli tak naprawdę to ona ma 4, 5 za 4 many Flying Haste. Na wykończenie przeciwnika to jeszcze może być, ale tak wcześniej rzucić to tak raczej średnio. Plensik i token clue. Na 4. Chyba jeszcze 2 wejść. A to wygląda. Dobra, mi się słaby wydaje ten mythic. Ale nie wiadomo. Może się będzie dobrze sprawdzał. Jedziemy. Vampire Enderic Pulse. Kolejny. Dobra, rzucamy tokeny. Wolf. Znaczy tokeny, komony. I dobra, przed uncommonami kolejny uncommon z transformem.
Ok, lecimy. 3 anekomony. 3. Get negate. Kolejnym rarem będzie Sorcery Declaration Stone. Ok, za jeden bezkolorowy, jeden białej many, sorcery. I wow. Ok, exilujemy wybraną kreaturkę i wszystkie inne kreaturki i tego kontrolera, które on kontroluje, z tą samą nazwą jak ta kreaturka, czyli ją mi wszystkie kopie, znaczy wszystkie te same, i za każdą nietokenową kreaturkę, którą my eksalujemy w ten sposób, ten gracz prowadzi dochodzenie. Dobra, wrzuca clue tokena. O, będzie folia. Czerwona. I kolejny. Kolejna karta do zaznaczenia dwustronnych kart. I jedziemy. Bitmap Empire. Foliowany. Come on. I clue. Kolejny token. Dobra, że ostatnie. I ostatni booster z tego zestawu. Dobra, i lecimy. Smart the Night. Ok. Lecimy sobie komony. Dual Shot. Aim High to Back. I kolejny Uncommon z Transformem. Zmienia się w czerwonego Himmela. Ok. Jedziemy. 3 Uncommony. Dobra. Kolejnym rarem. O, już widzę, że niebieski będzie. Nefalia Moondrakes. Za 5 bezkolorowej, 2 niebieskie many. Kreaturka 5-5 z lataniem. I wchodzi do gry zatapowana. A, kiedy wchodzi do gry. Dobra. Kiedy wchodzi do gry, wybrana kreaturka zostanie latanie do końca tury. Za 4 i eksajlowanie z graveyardu. Kreaturki, które kontrolujemy, dostają latanie do końca tury. Ok. I znowu karta na transformy. O, jest token. Biało-czarny Human Cleric. Tego mi brakowało właśnie na prelicie. Dobra, mamy drugi zestaw. Będzie pierwszy. Drugi. Już nam zostały 4. Jesteśmy w 1/3. Dobra. Ok. Jedziemy, komony sobie szybciej przerzucimy. Znowu. Widzę, że się już powtarzają w większości. Dobra, pierwsza komon z transformem. Ok. Pick the brain. Stonequery. Skipper. I kolejnym rarem będzie Invocation of Saint Trust. Enchantment Aura. Za jeden bezkolorowy, jeden biały i jeden niebieski. Enchant Creature. I kiedy zaenchantowana kreaturka. Zaenchantowana kreaturka ma. Kiedykolwiek ta kreaturka atakuje, kładziemy token Anioła 4/4 do gry z flyingiem. Zatapowaną i atakującą. Ok, ekstrahujemy tego tokena na koniec naszej. Na koniec kombata, na koniec walki. Dobra, i clue. Ok. Dobra. Drugi booster. Był zainteresowany jeden kolega. I znowu transform. To już był. Była ta kreaturka.
Jedziemy na komony. 3. Raz. 2. 3. I kolejnym ranem będzie alter ego za X. Ok. 2 bezkolorowe, 1 niebieskie i 1 zielonej. Kreaturka shapeshifter 00. Nie może być skontrowana. I kiedy wchodzi do gry, możemy, kiedy wchodzi do gry, zrobić ją kopią dowolnej kreaturki na w grze. Poza tym, kiedy wchodzi do gry, dostaje x kanterków plus 1 plus 1. Ok, x jest w koszcie. O, będzie folia. Będzie folia, będzie folia. Devil Down Fox. Ok. I token clue. Drugi. Trzeci. O. Dobra, na tej folii żeśmy skończyli. Kreaturka 3-1 za 2 many. Przerzucamy swoje komony. Szybciej. Dobra. Kolejna kreaturka z transformem. Dwie pod rząd. Rise Intruder Werewolf z białej. I teraz jest rare. Nam się trafił. Bardzo fajnie. Haven Milicja Captain. Za 2 many bezkolorowe, 1 białe i kreaturka 2-2. Na początku każdego upkeepa, jeżeli kontrolujemy 4 lub więcej kreaturek, transformujemy ją i gwiazdka, gwiazdka. Tam będzie Human Cleric, Westwell Cult Leader. Ok. Dobra, i Power i Toughness, czyli siła i obrona tej kreaturki, jest równa liczbie kreaturek, którą kontrolujemy. Ok. Nium 4 będzie po transformacji i na początku każdego stepu kładziemy i 1-1 białą czarną kreaturkę, białą czarną kreaturkę Human Cleric token do gry. Ok, bardzo fajnie. Zombiaczek, enchantment i kolejnym rarem będzie tej paczce za 1 czerwonej Vampire Berserker 2-1. Ok. Bardzo fajnie. I każdy wampir, którego posiadamy i nie jest... O! I nie jest w grze. Ma Madnessa. Koszt Madnessa jest równy koszcie normalnego rzucenia tej karty. O kurczę. Bardzo fajne. Bardzo przydatne, bo to jest naprawdę... Wyrzucamy dużo, dyskartujemy dużo kart. To przeważnie z naszej winy, że tak można powiedzieć. I mamy tutaj jednak... nie będę, te trzy już były otwarte. Mam nadzieję. Szybko przerzucimy. Mocnika sobie rzuciłem. Dobra, to jest drugi. Tak, to był trzeci. Chyba myślę, skorzystać z naszego pomocnika. Kostka, która będzie nam pomogła. Będzie pomagać w oznaczeniu. O. Ile żeśmy otworzyli. Dobra, jedziemy. Notark Nos. Ok. Transformem. Kolejne trzy komony. I kolejnym rarem będzie End of the Shore. Za 3 bezkolorowe i 1 niebieskie. Instant. Wracamy do ręki właścicieli. Wszystkie kreaturki staw na se mniejszym niż równej liczbie i islandów, które kontrolujemy. Bardzo fajne. Mountain i token Uza.
Dobra. Teraz króciutka przerwa. Muszę baterię wymienić. Ok. Dobra, wracamy. Bateria naładowana. Czyli jeszcze dwa i będziemy w połowie boksa. Dobra. Lecimy. Komunę sobie szybciej przerzucimy. Transform, trzy ankomony, ok, i kolejnym razem będzie always watching, o, będzie folia, dobra, za sekundkę, tak, enchantment, a za jednym bezkolorowej, dwie białej, token creatures, które kontrolujemy, dostałem +1/+1 i vigilance, bardzo przydatny enchantment. Ok, Archangel Abyssin. O, właśnie tego kumpę trafił. Serce dostał. Ok, niebieski. Niebiesko-flewana karta i tu będzie. Come on. Wessel of Paramnesia. Ok, i token Spiritusa. Dobra, i ostatni booster. Ostatnim rarem będzie czarny Mark of Dreadnought Vampire Knight, kreaturka za 3 bezkolorowe, 2 czarne, kreaturka 3-3 z flyingiem i za 2 bezkolorowe, 1 czarną dyskartowanie karty kładziemy 2 znaczniki +1/+1 na tej kreaturce. Island i token clue. Jesteśmy w połowie. Wracamy z powrotem na jedynkę. Niestety podczas transportu tutaj stary się trochę dziwnie poukładamy. Przez to muszę sobie pomagać dzisiaj kostką. Dobra, nie lecimy. Druga połowa. Zaczynamy od Seagraf Scap Zombie. Niebieski. Dobra, i przerzucamy szybko. Vampire Warrior. I pierwszym ankomonem będzie znowu dwustronna karta z rufem. Ok. Dobra. Bardzo fajny pacyfikator. Dobra, i niebieski rarny się nam odkryło. Rattle Chains. Za jeden bezkolorowy, jeden niebieskiej. Kreaturka Spirit z flyingiem i flashem. 2-1 i kiedy wchodzi do gry. Wybrany spiryt dostaje hexproofa do końca tury. Ok. I możemy nasze spiryty rzucać tak, jakby miały flasha, czyli w tym momencie. Ok, kolejna karta do transformów.
clou. Wymieniamy na dwójeczkę. Przerzucamy dalej. Dobra, lecimy. Komuny. Naszym transformem będzie Artifact Equipment. +3/+3 Evil Strike. Za jeden many. Well enough. Bum. O. Fajne. I kolejnym ranem będzie zielony. Niebieski Jace. Planeswalker. Okej, okay. Za 5 many. Jace Planeswalker. Z 5 punktami lojalności. I za +1. Skraj 1 i dobierz kartę. Za -2. Cofnij wybraną kreaturkę do ręki właściciela. I za -8. Dostaję emblem, który mówi: gdykolwiek przeciwnik rzuca pierwszy czar w tej turze, skanteruj go. Okej. Okay. Osoba, która to trafi na tle deku, to będzie miała duże szczęście. Okej. Okay. I lecimy. Karta do transformów i token zombie. To będzie miał dużo niespodzianek. O, się trafił. Mam bogate zniki w tym pudełeczku. Cieszę się bardzo. Ok. Pim, 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 pim. Chyba trzeci czy czwarty mitik w tym pudełku. Daleko za połową. Dobra. I lecimy. Nasz transformer będzie zielony werewolf human. 3 komony. Okej. Okay. I kolejnym ranem będzie kolejny mythic. Okej. Okay. Za 6 many, 4 bezkolorowe i 2 białej sorcery. Exile all creatures. I dodatkowo w delirce. Okej. Okay. Po exilu wrzucamy 4/4 białego Angela token z flyingiem do gry. Pięknie. Po prostu pięknie. Pium. I zombie token. Dobra. Dwa mytyki pod rząd. Coś pięknego po prostu. Ach. Dobra. Czwarty. Pięknie poszczęściło w tym pudełeczku jak na razie. Dobra, przerzucam jeszcze szybciutko. Nasze komony. I kolejny uncommon. Transformie. Artifact Creature. I Artifact Creature Gargoyle Horror. Z flyingiem. Albo bez flyinga. Z defenderem. Za 1, 2, 2 defender i za 6 transform. Okej. Okay. Komony. I kolejnym rarem będzie z czwartego. Z teraz.
z innego Xamarin Blob. Aha, ten już był. Już go nie będę drugi raz czytał. I kolejna karta do naszych transformów. Token zombie. I pozostały dwa boostery. Dobrze przekładam kostkę. Nie wierzę. Bo... Dobra. Macabre Woods. Lecimy. Wolfy. Enchantmenty. I... Arsenist i Manowarów z transformem. Ok, lecimy. Trzy ankomony. Jest trochę na wróble. I przed ostatnim ranem sobie będzie Burn from Within za X i czerwoną manę. Sorcery. Burn from Within zadaje X obrażeń wybranej kreaturce lub graczowi. Jeżeli kreaturka, która otrzyma obrażenia w ten sposób, która otrzymuje obrażenia w ten sposób, traci indestructible do końca tury. Okej, już jest bardzo fajnie. A jeżeli umrze w tej turze, to ją exilujemy. Zamiast później Grimbjarda idzie na exila. Okej, kolejna do transformów. I token tu, czyli wskazówki. I ostatni. Lecimy. Kumony przerzucimy. Transform, uncommon, trzy uncommony, Wilding Good i ostatnim radem będzie w tym zestawie Invocation of Saints Draft. Ok, już się trafił wcześniej, już nie będę czytał po raz drugi. I kolejna karta do transformów i token Spiritusa. Dobra. Kolejny zestaw z niespodziankami dużymi. Tym. Dwa. Aha. No chyba właśnie wyrówna teraz. Dwa. O. Powinno się wyrównać się, ale się nam nie wyrównało się. Dobra, to będziemy do kubki. I opróżnijmy naszego boksa. I lecimy. Aha, podać. Dobra. Komunę sobie przyjrzeć standardowo trochę szybciej. Jedziemy. Naszym transformem będzie Human Werewolf. Uncommon. Kolejnego mamy Enchantmenta. Aurę. Konstrukta. I pierwszym larem będzie w tym zestawie Flameblade Angel. Creature Angel. Za. Bo mamy folię kolorową. Za 4 bezkolorowej, 2 czerwonej many. Flying 4-4
i kiedykolwiek źródło przeciwnika pod kontrolą przeciwnika zada obrażenia tobie, permanentowi, który kontrolujesz, możesz. Ok, temu angelowi pozwoli zadać jedno obrażenie w kontrolera tego źródła. Bardzo fajnie. Karta do tokenów, znaczy do dwustronnych transformów i forest foliowany. Myślałem, że będzie jakiś zielony, ale to forestik się nam ładnie trafił. I token królu, czyli wskazóweczkę. Dobra, mam dalej. Zaczynamy zabawę. Okej. Okay. Chciałbym zacząć nagrywać filmiki o z budowanymi taliami przede mnie z kolekcji z kart, które posiadam. Jeżeli wam się to podoba, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli będzie odpowiednia ilość głosów, zacznę nagrywać filmiki, chociaż może i tak wrzucę kilka, tak żeby było można zobaczyć. Może ktoś wpadnie na jakiś fajny pomysł, kogoś zainspiruje do stworzenia jakiejś fajnej talii. Dobra, kolejnym transformem jest czerwony Convicted Killer. Trzy uncommony. Blue Widow. I kolejnym razem będzie czerwony. Scorch Wolf. Za dwie czerwone many. Kreaturka 2-2 Wolf Horror z Field Strike'iem. I Delirką. Ok. Jeżeli mam Delirkę, to Scorch Wolf ma Double Strike'a. Ok. Bardzo fajne. I kolejna karta do transformów i token clue. Dobra, odpychane. Okay. Nie był to ten placewalker, ale się bardzo cieszę, że się trafił. Kolejny. Oprócz innego mam. Ale nawet nie wiem, ile to placewalkerów jest w tym dodatku. Dobra, komony lecimy szybciej. Dobra, naszym transformem będzie Dark Walker Recruiter, Human Warrior Werewolf. Dobrze. O, bardzo fajne. Trzy ankomony. Rany Kadar. I kolejnym rolem będzie Asylum Vistor. Zadaję bezkolorowy jeden czarny many, kreaturka 3-1, Vampir Wizard. Na początku upkeepu każdego playera, jeżeli gracz nie ma żadnej karty w ręku, dobieram kartę. Ok, i tracę jeden życia. I oczywiście Madness za jeden bezkolorowy, jeden czarny, czyli w momencie, w którym diskartujemy tą kartę, możemy ją rzucić po tym koszcie. Czyli dokładnie ten sam koszt. Forest, ten nazwę zwykły i token Ulfa. Fajny. Bardziej trochę. Liczne jaski. Fajnych kart. Dobra, naszym transformem będzie Human Cleric. Ok. Enchantment. Drugi i trzeci uncommon. I kolejny rolę będzie Pot Town. Land. Ok. Gdy wchodzi do gry, możemy pokazać Plains Islanda z naszej ręki. Jeżeli nie pokażemy, wchodzi do gry zatapowany i za zatapowanie daje białą lub niebieską manę. O, będzie folia. Misjonarz. Human Wizard. Uncommon, kolejny. Foliowany. I token spirytusów.
Trafimy naszego awatyna, naszego aniołka. Byłoby fajnie. Dask. Strac. Militarny Quizdor. Rush of Adrenalin. Rabbit Bite. O, rzucamy sobie te komony szybciej. Ok. Strach na wróble. Z naszym. Wow. Ok. Z kreaturki robię się ekwipmentem. Niech będzie. Dobra, to był nasz transform. Teraz czas na 3 ankomony. I kolejnym razem będzie. Diagraph Colossus. Za 2 bezkolorowe i 1 czarny. Kreaturka 2-2 Zombie Giant. I kiedy wchodzi do gry? A, wchodzi do gry ze znacznikami plus 1 plus 1 na sobie za każdą kartę zombie w naszym graveyardzie. I kiedykolwiek rzucamy czar, zombie czar, kładziemy token 2-2 zombie do gry zatopowaną. Ok. Dobry pomysł na. Dobra karta na roz. Nie wiem, czy jej nie dorzucę do swojej kali z zombiekami. W tym razie chyba docelowo tam wyląduje. I token Human Soldier. Ale to teraz pokażę. Przegięte, chociaż. Nie, nie będzie. Nigdy nie będzie przegięte. Przeciwnicy się bardzo ucieszą. No, ok. Lecimy. Vampir. Ostatni booster z tego zestawu. Dobra. Enchantment, który się zmienia w kreaturkę, to jest nasz transform, uncommon, hexproof, ok. Zatrzymany, 4-4 dobra hexproof, nie wiem. Dobra, teraz będzie ten warunki, ale to już, dobra, lightning wax, klasyk. I kolejnym ranem będzie Ludes Slaughter Instant. Zatrzymany, 2 bezkolorowe, 1 czarny. Wybrany gracz poświęca kreaturkę lub Planeswalkera. Delirka. Ok. Przy delirce ten gracz poświęca zamiast tego kreaturkę i Planeswalkera. Bardzo fajny instant. I mamy folię. Będzie Captain Chaplain. Chaplin. Ok. I token clue. Z zagiętym narożnikiem. Nie wiem, czy w ogóle mam taką wskazóweczkę. Chyba sobie zrobię miejsce w segregatorze specjalnie na te artefakty, bo są bardzo fajne. Dobra. I to był przedostatni zestaw. To nam przy ostatnich boosterów. Czy się trafi na aniołek, nasz aniołek. Nie ten amat. Nie misjonarze. Tylko aniołek. Dobra, lecimy. Op. Dysk. Regul Mage. Ok, Let Wolf. Czerwony. Dobra, idziemy. Komony same widzę. Aha, dobra, ten się nam pojawił wcześniej. Transform. Trzany komony. Kolejny Chaplin. Guardian. I pierwszym razem będzie Brain Nagel. Ok, za 2 mana artefakt. Za 1 zatapowanie. Kładziemy Charge Countera na tym artefakcie. Potem rzucamy. Potem możemy rzucić instant lub sorcery card z
całkowitym kosztem many równym liczbie kanterków. Ok. Na tym artefakcie. Bez płacenia many. Za 3 i usunięcie x kanterków z tego artefaktu. Skraj x. Aha, za usunięcie x kanterków. Skraj x. Perenów. Dobra. I token insect. 5 butelków do końca. O, znowu zagięta karta. Nie wiem, co nie robię z tymi boosterami, że są takie zagięte te karty. Nieładnie. Wizard, nieładnie. Jeszcze jak pakujecie. Dobra. Black Knight Rider. Human Scout Werewolf. To jest nasz transform kolejny. Okej. Komuny ładne. Jedziemy trzymamy komuny. Forsaken Sanctuary. I kolejnym ranem będzie Odric Lunarch Marshall. Legendarna kreaturka. Human Soldier. Dobra, zobaczymy, czy to będzie nasz potencjalny jakiś przyszły komander. Za 3 bezkolorowe jeden i jeden biały. Kreaturka 3-3. Na początku każdej walki kreaturki, które kontrolują, dostają First Strike'a do końca tury. Jeżeli kontrolujemy kreaturkę z First Strike'iem, to samo dotyczy Flying'a, Death Touch'a, Double Strike'a, Haste'a, Hexproof'a, Indestructible, Lifelink, Menace, Reach, Skulk, Trample and Vigilance. Okej. Okay. Trzeba się będzie bardzo mocno zastanowić nad tą kreaturką, ale chyba będzie można nad nią popracować i zrobić dzisiaj fajnego komandera. Pomyślimy. I token Spirytusa. Zostały nam 4 boostery. W ogóle tu właśnie udało mi się zbudować 4 talie komanderów. Się zastanawiam, czy nie wrzucić filmików z nim. Na razie nie miałem jeszcze okazji za bardzo ich przetestować. No, chyba tylko ze 2 gry zagrałem nimi. Zobaczymy, jeśli będę dalej spróbować. Jeszcze przetestuję, zobaczymy, będzie coś fajnego, to wstawimy filmiki. Okej, dobra. Radziły się. Będą 2 pod rząd. Aparat zrobił mi mały dowcip i przerwał nagrywanie. Nie wiem, w którym miejscu skończyłem, więc będziemy cofnąć trochę kart. I sobie przerzucimy sobie przedostatniego boosterka, którego otwierałem. Nie wiem, w tym to było miejscu. Dobra, jedziemy na pierwszy uncommon. Breaking Rider. Nightbreaker. Nasz Transform, Giza Binding, Inner Struggle, Forsaken Sanctuary i rarem będzie Odric Lunarch Marshall, legendarna kreaturka Human Soldier za 3 bezkolorowe, 1 białej, kreaturka 3-3. I na początku każdej walki kreaturki, które kontrolują, dostają Fear Strike'a do końca tury, jeżeli kontrolują kreaturkę z Fear Strike'iem. To samo dotyczy Flying'a, Death Touch'a, Double Strike'a, Haste'a, Hexproof'a, Indestructible'a, Lifelink'a, Menace, Reach, Skulk, Trample i Vigilance. Bardzo fajne. No i właśnie mówiłem, że się zastanawiam, czy nie zmontować jakiejś talii komandera na podstawie tej karty, ale to się jeszcze zobaczy, okaże się w przyszłości. Będę musiał zobaczyć, czy będzie można zmontować coś takiego. I powiem, byłoby chyba fajnym pomysłem.
4 talie Commandera, będzie można. Można by było nagrać filmiki. Mogłoby komuś jakiś fajny pomysł podrzucić. Talie te robimy z... Dobra. Znowu się dałem nabrać na ten sam numer. Czyli będą dwa pod rząd transformy. Czego pierwszy jest commonem, kolejny jest rarem. Ok. Mówię filler. Elusive Tormentor. Za 4 many kreaturka 4-4. Ok. Vampire Wizard. I za 1 indiskartowanie karty transformujemy ją w kreaturkę 0-1. Ok. Indicious Mist Elemental 0-1. Hexproof Indestructible. Ok. Nie może blokować, nie może być blokowany. I kiedykolwiek jest atak. Aha, dobra. Kiedykolwiek ta kreaturka atakuje i nie jest blokowana, możemy zapłacić 3 many. 2 bezkolorowe, 1 czarny. Jeżeli to zrobimy, możemy ją przetransformować. Dobra. Trzy ankomony. I kolejnym rarem będzie drugi Odrich Lunacz Marszał pod rząd. Drugi booster pod rząd. I z tą kartą. Ok, nie mam nic przeciwko. To chyba oznacza, że trzeba będzie tak zbudować tego komandera na nim. Zostaną trzy boostery. Dobra, komandę sobie szybko przerzucimy. Nie będą interesować. I jedziemy. Naszym transformem będzie enchantment, który zmienia się w kreaturkę 3-4. Uncommon, czerwony. I jedziemy 3 uncommony. Golem. I nasz golem będzie Traverse the Ulvenwald. Ok, za jeden zielonej. Sorcery. Przeszukujemy naszą bibliotekę w poszukiwaniu Basic Land Card, czyli basicowego landa. Pokazujemy go. Kładziemy do ręki. I szuflujemy, czyli dostajemy naszą bibliotekę. Z delirką. Ok. Aha. Jeżeli jest delirka, czyli mamy 4 typy kart lub więcej w naszym graveyardzie, zamiast tego przeszukujemy naszą bibliotekę w poszukiwaniu kreaturki lub landu. Pokazujemy go, kładziemy do naszej ręki i wtedy dostajemy naszą bibliotekę. Czyli dodatkowo jeszcze możemy oprócz landu szukać sobie kreaturki. Bardzo fajny. Ten Mana Sorcerer, piękny. Swampik i token Clue. Zostały nam dwa boostery. Ostatni booster. Ciekawe, czy nam się jeszcze trafi jakiś mythic rare, albo może jakiś poligonny rare. Byłoby fajnie. Limbis of Dusk. Dobra, przerzucamy sobie USL. Pełno tych naczyń tutaj, w tym dodatku widzę. No, Tormenting Voice. Klasyk, tylko że zmienioną grafiką. Jedziemy. Human Creature, Shaman Werewolf. Nasza kreaturka z transformem. Nasza karta z transformem. Trzy uncommony. I przed ostatnim rarem będzie Land. Fireborn Truins. Ok, kiedy wchodzi do gry, możemy pokazać samą Palp Mountaina z naszej ręki. Jeżeli tego nie zrobimy, wchodzi do gry zatapowany. I za zastopowanie dodajemy czarną bądź czerwoną manę naszego monopolu.
Ach, Angelabasin. Ok. Decată na. Naše transformy. I token Devil. I gdy kreaturka umrze, zadajemy jedno obrażenie wybranemu graczowi lub kreaturce. I ostatni booster. Ostatnia szansa na trafienie czegoś innego. Dobra. Zresztą trafiło się i tak już bardzo dużo fajnych kart. Cztery mityki to tak na zaku. Z czego jeden Planeswalker, Jace. Kolejne naczynie. Hejt. Dobra, i jedziemy. Końcóweczka ostatniego boostera. Z tego booster boxa. Artefakt Creature Gargoyle. Z Defenderem. Uncommony. Fading Memories. Parish Blade. The Vaccine Moon. I to będzie nasz ostatni run w tym booster boxie. Ok, znamy się nad kupieniem pudełka z modernów z tego roku. To duży zakup. Chciałem nagrać dla was film. Ale, no zobaczymy. Jeżeli będzie dużo osób zainteresowanych, to możliwe, że to zrobimy. Dobra, czarny, rare, ostatni. Mythic. Ok, dobra. Za 5 bezkolorowej i 2 czarnej. Sorcery. Diskartujemy naszą rękę. Poszukujemy bibliotekę w poszukiwaniu. Dobra, z naszej biblioteki wybieramy. Przeszukujemy naszą bibliotekę, wybieramy 3 karty i kładziemy je do naszej ręki. Po czym tasujemy naszą bibliotekę. Behold the Beyond. Ok. To taki tutor. Tylko, że niestety musimy dyskartować naszą rękę. No, są plusy i minusy. Wybieramy 3 karty. Ok. I token. Clue. Ok. Cześć, do następnego. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie filmiki o moich taliach. Chciałbym je wam zaprezentować. I czy jesteście zainteresowani nagraniem filmiku z Moderna. Booster Boxa z tego roku. Dajcie znać w komentarzach. Cześć. Do następnego filmiku.